Hej, z tej strony Kapitan Alien. W dzisiejszym odcinku będziemy robić spaghetti. Co będziemy potrzebować? Olej roślinny. Sprawdźmy. Fantastyczny. Do tego patelnia. Taką najlepiej, wiesz, z dużą powierzchnią i rozmachem. Oprócz tego będziemy potrzebowali dwa sosy. Sosy, tak. Dwa sosy takie w słoiku. W słoikach są najlepsze. Żadnych innych nie kupujcie. Dodatkowo sproszkowany czosnek. Taki, nowa technologia, nanotechnologia w ogóle, węglowo coś tam. Super jest wszystko. Dodatkowo na spaghetti jest potrzebny patyk. Najlepiej taki jeszcze poszatkowany. On wtedy dobrze się gotuje. Oprócz tego możemy dać troszeczkę mozzarelli. Mozzarella to jest taki, proszę ja ciebie, ser z koziej mleka. No i ten ser jest bardzo dobry. Ogólnie fenomenalny jest, fenomenalny. Oprócz sera bardzo ważne jest mięso mielone. Jeszcze się rusza, jeszcze jest ciepłe. Najlepsze takie jest, ruszające się, bo wtedy coś jak slime w Minecrafcie, taki. Widzisz? A? Okej, okay. Dobra. Ostatnim składnikiem jest taki proszek sproszkowany w proszek. Najlepsza rzecz. To jest właściwie takie coś jak, wiecie, jak Coca-Cola ma taki swój specjalny przepis, taki ja mam taki. Vegeta. Specjalna Vegeta z moim takim specjalnym tym. Okej, okay, więc może przejdźmy tutaj do gotowania. Zapraszam. Mamy bazylię. Powinienem umyć. Umyjcie wszystko przed jedzeniem. Okej, okay, tutaj proszę ja was, składniczki pięknie rozłożone. I teraz tak, nalewamy oleju na patelnię. Nie za dużo, tak powiedzmy 3-4 łyżki stołowe, ja dałem więcej, bo ja lubię więcej, ja lubię mieć wszystko tłuste, żeby ociekało ładnie. Teraz nie widać, jak on tłuste rzeczy jeść. Rozprowadzamy wszystko po patelence, nastawiamy naszą tutaj płytę na 7, może za dużo, ale niech się zagrzeje i otwieramy nasze mięsko. Jakiś tępy nóż, jak zawsze w mym domu. Opsa, proszę bardzo, mięso otwarte. O. Oczywiście nóż to jest kolejny z takich bardzo ważnych rzeczy. Najlepiej farbowany, bo farbowane lepiej smakują. Tak. Tym bardziej, że możecie zawsze zeskrobać troszeczkę farby i wtedy bellissimo al dente, bellissimo al dente. Jak najbardziej, tak, poczekamy troszeczkę, aż się nam tutaj zagrzeje olej. W międzyczasie możemy otworzyć makaron i nalać trochę też wody. O, pa, zimna woda, jak najbardziej zimna, ciepłej nie chcemy. Ciepłej to się można kąpać, a nie robić makaron. Okej, okay. Zobaczmy, ile tutaj tego trzeba. Lejemy, Afryka, nie ma co pić, a my lejemy tą wodę i lejemy. Dobra, na makaron jeszcze trochę będzie starczyło. Myślę, że tyle jest okej. Co mój arbiter sądzi? W porządku? Miodzio, okej. W górę. Tak, łapka w górę dla garnka. Oczywiście nie do filmiku, nie. Sorry, tu nie chcemy. Wyłącz się. Nic nie widzę, okej, chcemy to. Też na 7, a co? Szczęśliwa, o właśnie, szczęśliwa liczba. Dobra, tu jest piękna woda, możemy sobie, prawda, tak pomacać troszeczkę tutaj się, o. O, dla lepszego efektu. Czekamy teraz, aż się wszystko zagotuje. Jesteśmy z powrotem, tu w międzyczasie nam się olej rozgrzewa. Musimy naostrzyć nóż. Osełka była cała, wyobraźcie sobie, tylko ja ją tak upuściłem. Ale to nic. Już ostrzymy nóż. Troszeczkę jest ciężko, ale lecimy z ostrzeniem. No, lack of bows, nie pociąć sobie rąk, proszę. Lepiej niech to zrobi osoba dorosła. O, pięknie przemywamy. O, rączkę też, bo jakaś obtegowana. Wycieramy nadmiar osełki, który został nam. I przechodzimy. To możemy też usunąć właściwie. I przechodzimy do krojenia bazylii. Okej, okay, mamy bazylię, ucinamy w sposób specjalny. O, mając tak ukrojoną bazylię w bardzo męski sposób. Właściwie nie wiem, czy samych listków nie powinniśmy. Tak jest, same listki powinniśmy, proszę ja was, tutaj wziąć. Braść trzeba to, co trzeba. Właściwie nie, same listki czy z patykami? Same listki. Nie umyliśmy tego. Nie umyliśmy tego. Na chwilę wyłączę nasz olej, bo to dłuższy proces, widzę, tutaj będzie.
obsa. Proszę bardzo, trzeba wszystko obrać z listków. Wrócimy jak obiorę. Yo! Siema! Mamy takie cudo, mechanika, XXI wiek, właściwie to już XXII, bo sięgamy lekko w przyszłość, to jest taka odsączarka. Po obraniu naszej bazylii wkładamy wszystko do odsączarki. Dlaczego odsączarka, a nie ssarka? No bo to odsącza, a nie ssie, bardzo prosta metoda. I teraz myjemy, tak jak mówiłem, wszystko trzeba ładnie umyć. Proszę bardzo, o... Wszystko tak, bełtamy, żeby te wszystkie brudy, te wszystkie rbaki wyszły z tego tak jak trzeba. O, pach, Nie wylewamy, moi drodzy, bo to jest błąd, tak się nie robi, to jest błąd. Wszystko zgarnięte i teraz, żeby nie było, myjemy, bełtamy. I teraz, o, jeszcze bełtniemy. Proszę bardzo, wylewamy nadmiar wody. Zostawiamy to wehikuł tutaj w środku. Opsa, nakładamy tutaj, proszę ja was, portal teleportacyjny. Tak, to jest taka nazwa własna i odsączamy. Rozpędzamy koło, pomalutku, z finezją trzeba. I proszę ja was, co to robi? Odwirowuje nam bazylię. A co, po co to? No po to, żeby nie było wody. No bo po co nam woda na desce, prawda? Starczy. Odstawiamy tutaj nadmiar tego wszystkiego, wyrzucamy. Otwieramy to, odkładamy w wygodne miejsce. I teraz nasze... O, widzicie, tyle wody było, nie, pewnie nie widzieliście, nieważne. Naszą bazylię wyrzucamy tutaj. Co to za włosy? Nie, to są nitki z bazylii. Tutaj przechodzimy na sekundę włączyć olej, opsa i wrzucamy nasze przepiękne mięsko. Tak, mięsko wrzucamy na patelnię. Ostrożnie, pomału, żeby się nie poparzyć. Tu jest taka folia, tą folię zdejmujemy, bo tego raczej jeść nie chcemy. I pomalutku, żeby nie pryskać też. Może jakoś tutaj tego, tej krwi nie dawać, ale to nic. Co tu się dzieje? Coś nam tu się robi. Pewnie umrzemy jeszcze dzisiaj. O, to mięsko rozłożyć trzeba na patelni. Lekko je tutaj rozmieszamy. O, teraz nie nastawiliśmy wody ani niczego. Na 7 standardowo, szczęśliwa liczba. Podobno, ja lubię 13. Opsa. No i okej. I tutaj zostawiamy mięsko, wracamy do naszej bazylii. Bazylię musimy pokroić w kostkę. Ha, nie umiecie kroić bazylii w kostkę? Ja też nie przejmujcie się. Ale palce umiem pewnie w kostkę. Wszystko memłemy, miętolimy. O, w taki... Co tam się dzieje na zewnątrz? Jakieś lataki mi latają. Wszystko memłemy. I teraz nożem ładnie, pach. Nie tnąc sobie palców, moi drodzy, o, lecimy z koksem. Opsa, jakoś tam, prawda, powiedzmy, naprawdę nie tnąc sobie palców. O, trzeba to pokroić ładnie. Improwizować też można po prostu w jakiś taki sposób, jak chcecie. Tak jak umiecie, najbezpieczniej, po prostu kroicie, szatkujecie, właściwie to jest szatkowanie. Opsa, uważając na paluszki. Bo przecież ktoś Minecrafta grać musi, prawda? Mama za was nie pogra w Minecrafta. O. Tam już nam się mięso za mocno... Proszę ja was... Ładnie już się tutaj smaży. Szybkie tempo. Nie ma opierniczania się. O. Delicious. Dobra, ja bym szczerze mówiąc zmniejszył ciutkę, odrobinkę na piąteczkę. Nawet na czwóreczkę. O, bo to się nam tutaj naprawdę ostro smaży. Okej, proszę bardzo. Szatkujemy naszą bazylię w ten sposób. Jest łatwiejsze niż to, co ja wcześniej uskuteczniałem. O, tak dla jaj, żeby mama wiedziała, że żyjecie, możecie troszeczkę potłuc w deskę. Też wskazane, bo przecież gotowanie nie polega na ciszy. Prawda? Tam jak krzykniecie, mamo, palec też, tam nic się nie stanie. Jedziemy taką metodą, proszę bardzo. Będzie piękne, smaczne, niesamowicie. Opsa.
tutaj jeszcze po brzegach, powiedzmy, zagarnijmy do środeczka, o, żeby te listki, które były na zewnątrz, tak, były ładnie poszatkowane. Opsa. Wszystko ślicznie, wszystko pięknie, tak jest. Sądzę, że bazylia jest gotowa. Tutaj delikatnie nam się rozwaliła po bokach, ale wszystko ogarnięte. Jest gitara. Przejdźmy teraz z powrotem do mięsa. Aaa, sparzyłem się! Które wyjątkowo szybko nam się smaży, nawet na piąteczce. Poprzewracajmy je ładnie. Opsa. Jest wszystko ślicznie. Męczy strasznie gotowanie. Nie gotujcie nigdy w życiu, tyle wam powiem. Niech to mama robi, albo tata, który nie umie gotować. Odradzam. Tutaj te większe kawałki można tak rozczłonkować. Opsa, bo takich pasków dużych nam nie trzeba. Wszystko się fantastycznie robi. Chlapiemy po ścianach. Mama by była z nas dumna. Jak najbardziej tak. Okej, woda pomalutku się gotuje. Zaraz będziemy wrzucali makaron. W międzyczasie możemy posprzątać delikatnie w kuchni. To, co nam jest niepotrzebne, wkładamy. Wszystko w jedno miejsce odkładamy na boczek. Listki, które zostały oddzielone od łodyg, to nieważne, co z nimi zrobicie. Po prostu łodygi trzeba wyrzucić. O, wyrzucone łodygi, wszystko jest super, wracamy za niedługo. Yo, wszystkim, tutaj mięsko nam się pięknie smaży, super, bardzo ważny składnik. Trzeba, nie mogę pokazywać firmy. Takie oto chipsy, proszę ja was, takie chipsy musicie pokruszyć i dodać do naszego spaghetti. Będzie takie, ta al dente, bellissimo al dente. Okej, okay, moi drodzy, takie jest mięsko, zapraszam tutaj do mnie. Proszę bardzo, mięsko nam się fenomenalnie tutaj, ups, wyskoczyło. A! Mięsko nam się pięknie tutaj smaży, opsa. Cały czas wyskakuje. A! Wyskakuje nam. Pewnie boi się być podsmażane. Co jeszcze chciałem dodać? Wybaczcie za tutaj szumy. Szumy, tak. Bardzo duże szumy, ale musieliśmy włączyć wiatrak. Jak najbardziej tak. Tutaj mamy dodatkowo takie kuleczki mięsa. Trzeba to lekko porozgniatać, porozbijać, żeby nie było takich grudek, czy jak to tam zwał. O! Opsa, mam cię. Mam cię! Okej, to stoję tu już dobrych kilka godzin. Cały czas mi się smaży i smaży. Nie wiem, kiedy się przestanie smażyć, ale to nic. Halo, mama? Tu już pomalutku nam się zaczyna woda gotować. Jeszcze tak z minutkę, dwie będziemy wrzuceni nasz makaronek. No, poszatkowałem bazylię, co teraz? Podwiększamy troszeczkę, bo było wcześniej na 8, damy na 7. A to miałem na tym, na maśle czy na oleju robić? Okej. Wszystko jest pięknie. To pa, kocham cię, cześć. I dobrze. Alright. Cześć, pa. Pa. No pa. Czy my mamy coś tu jeszcze dodatkowo? Nie, wszystko jest przygotowane, czekamy tylko. Możemy ewentualnie dodać coś. No pa. Mama, muszę gotować, cześć. Nie będziemy solić, nie będziemy solić. Soli pewnie dużo już w tym mięsie było. Okej, okay. Ja kończę, pa. Pa. Wracamy, jak tu się wszystko ładnie już zrobi. Pa, pa, pa! Przyszedł czas na wrzucenie makaronu. Makaroni, proszę ja was. Makaron everyday value. Piękny makaron. Makaron spaghetti. Otwieramy to, nie wiem jak, żeby się nie wysypało nam. Tutaj bazylię strzepujemy. Oczywiście bazylię, nic innego. Opsa. Piękny makaron. Makaron najlepszy. I tutaj w ten sposób on się sam ładnie zygnie i sam wpadnie. Możecie sobie zaobserwować reakcję. Co za bezczelne chamy mierzą. Możecie zaobserwować przepiękną reakcję chemiczną między makaronem a wodą. No fenomenalnie się to prezentuje. Tutaj jak najbardziej dodatkowo musimy zajmować się mięskiem, które już tam przysmaża się nam na taki inny kolor. Ciekawe. Nie zaczyna być już takie brązowawe. Może już ciut za długo. O, widzicie, tu się lekko spala. Dobrze, że zmniejszyłem ogienek. Tak, wszystko teraz będzie prześlicznie. Mam nadzieję, że nie potruję rodziny. Powiem wam, że gorąco. Jak w piekle. Miota mną jak szatanem. Opsa, tutaj jeszcze takie małe, drobne kuleczki.
rozwalamy, za mocno nam się gotuje, zmniejszamy na 6, 6 powinno być ok. Opsa, proszę bardzo, jeszcze nam za mocno się tu bulgocze, to na 4, żeby ustabilizować cały ten proces. Nie zaparował nam obiektyw? Nie, fenomenalnie, oko nie zaparowane, więc wszystko jest tak jak należy. Wszystko jest pomalutku gotowe. My troszeczkę może damy, zwiększymy moc opsa, albo może nie, aż jest mniejsze, żeby to było wszystko idealnie pod kolor do tego, prawda? Okej, okay, tu możemy sobie sprawdzać, jak nasz makaron poprzez przyrząd, nie mam przyrządów specjalistycznych do makaronu, taką łyżką chyba, wydaje mi się, żeby było ok. Możecie zobaczyć, jak ten makaron się prezentuje. On jest jeszcze taki dosyć twardawy, czyli nie jest gotowy. Proszę bardzo, takie, ja kiedyś z babcią jak gotowałem, to babcia mówiła, że świetne żyłki do łowienia ryb wychodzą. Zobaczcie, nie wiem, czy tu mi się uda. O. O, tak, takie żyłki, widzicie? Normalnie na ryby idealne, to jest na rekiny. Moja babcia na rekiny ze mną zawsze jeździła. Tutaj mięsko już, można by powiedzieć, że chyba gotowe, chyba można je wyłączyć. Zobaczymy. No nic, damy wam znać. Nasze mięso jest gotowe, teraz musimy dolać sosu i doprawić czosnkiem. Zapraszam bardzo, przybliżymy się tutaj. Opsa. Sosik, jak to sosik? Trzeba dobrze strząchnąć sosikiem. Opsa i wlewamy. Piękny sosik. Jeden słoik chyba wystarczy, coś mi się wydaje. Tak, wymerdamy. Zmniejszyliśmy ogień, żeby nam się mięsko nie spaliło. I musicie, moi drodzy, uważać, żeby nam się mięsko dobrze usmażyło, bo po wlaniu sosu niestety taka opcja jest niemożliwa. To się jedynie może ugotować, a nie usmażyć. Wymieszamy bardzo dokładnie sosik i wydaje mi się, jestem nawet pewien, że jeden słoik sosu jest w zupełności wystarczający. Wiesz, co ci powiem? Patrz, ile zostawiłeś tutaj. Co zostawiłem? Patrz, ile zostawiłeś na ściankach dzieci. O, ja cię dobra. No, widzę, uczą mnie gotować, widzicie, no bezczelni na moim programie kulinarnym. Normalnie słoikiem w głowę zaraz dostanie. Starczy! Starczy. Afryka i tak by wylizała. Nie powinniśmy tak żartować. Kochani, strzelają we mnie pomidory. Kochani, to są oczywiście tylko żarty. Proszę nie brać tego na serio. Na serio jest nasz program kulinarny. Jak najbardziej na serio. Tutaj wszystko jest tak serio, że sama królowa nie jest w stanie wytrzymać napięcia serio. Okej. Zwiększamy ogień, żeby to nam się troszeczkę pogotowało. Na 7. Nasz makaron powoli, powoli się klaruje. Przepiękny, złocisty. Okej, teraz go spróbujemy. Nie chcę się ślizgać. No, za twardy. Musimy go jeszcze pogotować. Właściwie nie wiem, z jakiej paki tu jest na 4 i dlaczego nam się nie gotowało. Dobra, zajmujemy się sosem. On wymaga troszeczkę więcej naszej uwagi. Właśnie. Przyprawimy go sproszkowanym czosnkiem. Nie za dużo tego czosnku, bo na dziewczyny będziemy szli. Co to się dzieje? On tu chyba jest zapieczętowany. Bestialiusze jakie. Robią tu sobie jaja ze mnie. Na jakieś membranki, kurde, blade i wszystko mi leci wszędzie. Okej. Okay. O, dobra, jest okej. Czosnku powinno starczyć. Dobra. I również dodajemy naszą bazylię. Sos nam już bulgocze. Tak. Trzeba uważać na sos. Trzeba uważać na sosik. Zmniejszamy troszeczkę ogień na 4, żeby nic nie przypalić, nic nie ugotować za mocno. Mieszamy dokładnie. Trzeba połączyć składniki. Wszystko w jedną całość. O, ślicznie. Tutaj po brzegach nie zapominamy. Okej. I trzeba teraz chyba dodać bazylię. Chyba. Nie wiem. Nie pamiętam. Pomyślmy. Jeśli to potem dodamy,
Nie, bazylię dodamy na sam koniec, żeby zachować jej świeżość. Przynajmniej takie jest moje chłopskie rozumowanie. Ślicznie, przepięknie, finezja, miłość. Wszystko jest w tym daniu. Okej, zostawiamy to na jakiś czas. Makaronik nam się gotuje. Jak się wszystko zrobi, wracamy do was. W międzyczasie, aby wszystko miało ręce i nogi, należy użyć banana, a dokładnie zażyć jego leczniczego działania. Jeśli macie pryszcze, wszystko idealnie działa. Jest przepiękne. Smaruje się po prostu szminka, bananowa szminka, jak dziewczyny chcecie wyjść na dwór. Jest po prostu świetna, bo nie dość, że działa ochronnie, dodatkowo możecie ją zjeść. Jest po prostu fenomenalna. Nie oszukujmy się, jest fenomenalna. Uwielbiam takie szminki, polecam każdemu. Moi kochani, robimy takie czasami testy zderzeniowe klusków. One polegają na takim merdaniu. Im dłużej klusek wytrzyma, tym jest lepszy. I ostatnia faza to jest po prostu przyczepialność jego. Nie widzicie? On jest dość słaby, bo przyczepialność jest jego również słaba. Ale myślę, że jak się... O, całkiem nieźle się przyczepił. Tutaj nie za bardzo. Powierzchnia pewnie jest krzywa. To jak mój ryj oczywiście. O! I tym samym klusek jest idealny. Wtedy przerywamy gotowanie, wszystkie inne rzeczy i możemy przystępować do konsumpcji. Okej, nasz sosik jest gotowy, bellissimo al dente. Makaron również się zrobił, jest fenomenalny. Teraz trzeba go tylko odcedzić i wrzucić z powrotem do garnka, nalać sosu i wszystko jeszcze zagotować. Zapraszam. Nasz wspaniały makaronik tutaj. Musimy odcedzić. Proszę bardzo, taka oto machina. To już jest technologia XXIII wieku. Nie mieli z XXI, więc myślę sobie, no dobra, trochę przepłacę, ale będzie lepsza technologia, nie? Tu są takie nano dziurki. Super, super, ogólnie super. Wkładamy to tutaj. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy. Jeśli nie chcecie popsuć mamie lub tacie zlewu, musicie odkręcić zimną wodę. To jest nie tylko dla dobra zlewu, ale waszych rur. Jeśli wiecie, co mam na myśli. A mam na myśli po prostu rury hydrauliczne. Nie wiem, co wy mieliście na myśli. To jest jednak mało ważne. Pomalutku, żeby się nie poparzyć. Ja to pewnie i tak zaraz zrobię. Ja jestem dość sprytny. Jest! Ślicznie! Jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego. Mam nadzieję, że się nie poparzę. Nie poparzę się. Trzeba tutaj... Spuścić tą wodę. Wszystko się ślicznie odcedziło, potelepać tym. Nie musimy zalewać zimną wodą, jak to robią nasi rodzice. Wystarczy, że wrzucimy to teraz z powrotem i zalejemy naszym wspaniałym sosem. Nasz wspaniały sosik teraz ostrożnie przelewamy do garnuszka. Tutaj na brzegu. O, fenomenalnie, ślicznie, no po prostu... Poklepałbym się po ramieniu, gdybym mógł, ale nie mogę, bo trzymam patelnię. Okej. Pięknie to wygląda. Jesteśmy w stanie wyłączyć to coś, co nam robi taki ogromny szum. Jaka cisza, po prostu. Po prostu. Trzeba to teraz wszystko ładnie wymieszać. Przydałoby się jakieś inne narzędzie niż taka łopatka. Gdzieś tu miałem swoją łyżkę. Widzicie, to jest właśnie to niezorganizowanie, za które w wojsku byście dostali po uszach. Normalnie tak. Wymieszamy to ślicznie. Widzisz. I teraz chyba wiem, dlaczego przydałby się jeszcze jeden słoik sosu. Aczkolwiek to jest źle wymieszane. Naprawdę dobrze wymieszać. Połączyć składniki. Fenomenalnie, wszystko się musi przegryźć, mięsko z dołu wziąć na górę, bo ono się tam nam ukrywa. Wszystko, no fenomenalnie. Synu, jestem z ciebie dumny, powiedziałby mój ojciec. Tak, ale że gra FIFA to nie powie. Dostaję po dupsku. Zaraz pewnie przyjdzie, cicho, zobaczymy. Będzie śmiejesz się ze mnie? Chyba idzie. Okej, tutaj mamy wszystko ślicznie i uwaga, teraz jest ważna rzecz. Nie wrzucaliśmy uprzednio bazylii z jednego względu. Z tego, że jakby się wcześniej nam pogotował razem z tym całym naszym sosem, czy po prostu mięsem, smak by stracił swój smak.
No, i świeżość zarazem. Bazylia by była taka flakowata, a takiej nie chcemy. Zaraz niech tu się wszystko jeszcze ustabilizuje i pokażę wam, co będziemy robić dalej. Mamy naszą świeżą bazylię, wrzucamy ją do garnuszka, proszę bardzo, w ten sposób, ruchami posuwiczno-kulistymi, żeby to się wszystko nam oderwało od podłoża naszej deski do krojenia. I tym samym bazylia jest umieszczona w garnuszku naszym kociołku. Tak, kolejnym bardzo fajnym składnikiem, który zaraz wam pokażę, jest mozzarella. Mozzarella nada temu daniu taki fajny smak. Dodatkowo, tu już widzę jakieś z 30 wieku opakowanie, bo nie umiem go otwierać. O, jest, tu ma taką fajną kieszonkę, którą się odrywa. O, bardzo sympatycznie, czyli jednak jestem przyszłościowy chłopak. Jakbym się przeteleportował do przyszłości, miałbym szansę przeżyć. Naszą mozzarellę teraz wkładamy do dania. Dlaczego mozzarella, a nie inny ser? Dlatego, moi kochani, że mozzarella ma specyficzny smak, a poza tym fajnie się rozrzuca tutaj po kuchni. O, jak widzicie. A tak całkiem serio, to jak wspomniałem, właśnie mozzarella ma taki fajny, specyficzny smak. Dodatkowo nada daniu takiego egzotyzmu. Co za tym idzie, nasza potrawa będzie fajnie ciągnęła się na widelcu. Takie nitki fajne będą. Naprawdę bardzo sympatyczny efekt. Ja tu szybko umyję rączki. Opsa. Mamy tutaj nasz ser. Ten tutaj z blatu też wrzucimy. O, i teraz mieszamy wszystko. Mieszamy. Proces mieszania jest, kurczę, bardzo prosty. Oczywiście, jeśli nie wyrzucasz sera za garnek. Tutaj, jak widzicie, ślicznie nam się miesza. Ciepła potrawa, którą jest nasz makaron z mięsem, spowoduje, że serek pięknie się rozpuści. I nie wiem, jeszcze tego nie widać, ale on, o, już zaczynają być takie fajne niteczki. Właśnie taki efekt chcemy uzyskać. Wszystko bardzo dokładnie mieszamy, bo ta bazylia nie może być tak, jak tu było uwidocznione w jednym miejscu. O, jest, mamy taką niteczkę. Właśnie o takie coś nam chodzi, jak widzicie. To jest... jest wspaniałe, wspaniałe. O, tak. I takie niteczki nam nadają egzotyzmu naszemu daniu. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Właśnie tutaj następne takie nitkowanie mamy. No cóż, cóż, cóż tu można dodać? To jest nic innego jak czysty fenomenalizm. Ah. Nie mogę się doczekać, jak to zjem. Cała rodzina już jest głodna. Ja tu nagrywam od dobrych kilkunastu minut. Co najmniej chyba z godzinę jesteśmy w kuchni. Po prostu nie wiem, czy niektórzy żyją jeszcze, bo to dość długo trwało. Mam nadzieję, że mi z głodu nie poumierali. Widzicie, wszystko się ślicznie ciągnie i chyba danie nasze jest gotowe. A więc Kapitan Alien odmeldowuje się i życzę wam wszystkim super smacznego. Bon appétit!